Siema. Jedziemy. Prosto. Zaczyna padać deszcz. Ale nie jesteśmy z cukru. Nie jesteśmy z deszczu. Pipit. Deszczu i dżdżystej pogody wyjechał w świat Ryszard i Duler młody. Tagów do wymiany. Już nie. Tak? A jak? No to dobrze. A jak mieliśmy jechać? No dobrze, bo może jechać przez Nisę albo przez ten. Na tak te rękawy oglądać. Posmarkałem i patrzę, czy już blacha się zrobiła. O, to jest. Weź tak ten, na trójce wjedź. Nie. A może tam? Teraz nagle tam. Już nieważne, że górka jest. Będziemy w Olszówce tam, to on tam nas te podjedzie. Się wypierdol jeszcze. Ale że pakiem pachnie. Czy mi się wydaje, czy ty... Co? Wyjazd to więcej masz energii. Nie wiem. Większą masz wydajność. Nie wiem. Ale dzisiaj jest zawsze. Jesteśmy na pick-upie. Widziałeś to kiedyś? Nie. Ale widzisz tego gościa? Co? O, go. Uszanowanie. Dobrej, dobrej. Siema. Dojechali sobie do takiego. Czemu? Fajnego, fajnego miejsca. Jakim jest stacja kolejowa w Ponentowie. Na której jeszcze stoją stare wagony. 60 km na godzinę to może jechać. Ja w trasie. Pomorskie przedsiębiorstwo mechaniczne. Torowe spółka z o.o. Gdańsk, Sandomierska 17. Ponentowie. O, miejscowa fajna, taka, taki PRL normalnie tu czuć. Tak, taka już stara, nie? Taki stoliczek. O, idealny. Jak tam Rysiu? Się jedzie? Zaje fajnie. Bardzo fajnie, nie? Tak. Ale ogólnie fajne miejsce. Bardzo. Zobacz. Co? Moja kamera nie wzięła, no. Zobacz tutaj. Też to myślisz co ja? No. To będzie zjazd. Osem. 200, 330. To co to było? Nie wiem, to już warto. Telefon ci wypadł.
Zatłeś się. Natarłem. Chyba czas łańcuch wymienić, co? Nie, łańcuch jest nowy. Ta przeródka jest dobra. Może wyprany w perwolu, co? Nie. A czemu nie prosto? Prosto. Czy nie? Prosto i zaraz będzie w prawo kosaty. Zaraz będzie w prawo. Jaka masadnia? To masadnia. A to co było? To było, słuchaj, na palety mu skupują takie. O, patrzcie, te siły. I co? No? Nie wiem, czy to nie to jest. No też się pytałem. No. Chyba, no. Kurwa, klimaty, co? No. Opuszczone miejsce. Nie jest takie stare, bo jest wszystko w miarę nowe. I wiem, że do kabli coś zostawione, jakieś korytka. O, komuś była potrzebna futryna. Ciasne pomieszczenia. A plastikowe okna, także to nie jest jakiś stary budynek. Ktoś tu po prostu coś zaczął robić. Widocznie z jakichś powodów nie poszło dalej. Ale labirynt jest. Dosyć ciekawy. Druga część tego budynku, jakieś łazienki, toalety. Myślałem, że ktoś klocka ładnego zostawił w toalecie kulturalnie, a to jakiś kawałek gąbki jakiś. Ciekawe miejsce, naprawdę. Spokojnie. Mam loteczkę. Chwila jeszcze i by mi była potrzebna. Co było możliwe, to jest wyskubane. Oczywiście kabli tutaj nikt nie wyskubia. No bo to nie jest... Glinianka nie jest to. Tylko jest to jednak, jakby nie patrzeć, solidny mur. Jest jeszcze kawał. Komin jakiś pewnie. To jest wentylacja. Jesteśmy na terenie dawnej masarni. Dosyć wysokie pomieszczenie, duże pomieszczenie. Tu jest już trochę ciaśniej. Wyrywamy
się, chodź, zobacz, jak widać. Trochę cegły. Tam są dalej pomieszczenia jakieś. To Wojciech zajmować? Wojciech, to wszystko tu nas zawiedzone, tak? Zdrowie. Dziękuję. To jest takie fajne pomieszczenie, co? Takie wysokie. Do warsztatu samochodowego się komuś przydało. Jest tutaj pomieszczenie. Rowery gdzie są ogólnie? Tam na wprost, nie? Na wprost i od razu jest ten murek. Tak, tutaj wchodziliśmy. Patrz, jest co do zabrania. O. To ładnie. Rockets. Fajnie tu jest, naprawdę. Na noc, jak mi brakło paliwa. Przejście? Jezu, gdzie to jest? No to jest tak. Tam jeszcze dalej budynki są. Tam szaje do normalnie. Tutaj? No, tam był komin do pieca, nie? Mhm. Tu nawet nie ma nic. Nie jest nika. Nie. O, nieboszczyk. O, niezłe pęknięcie. O, ślepa uliczka. No nie, to była ślepa uliczka. Labirynt. Fajnie. Wyprawa niesamowita. Kolejna. Tu już ciemno. Rafałku, nie bój się! Powiedz, gdzie jesteśmy. Pomóż nam. No jesteśmy w Olszówce, to jest stara opuszczona... Masarnia. Tak, tylko... Pracowała? Chociaż trochę pracowała w ogóle? Pracowała. Długo? Pracowała jakiś czas i od ilu lat jest zamknięta? No będzie z 5 na pewno. Nie, z 10. Z 10 lat 10? Jest zamknięta, od 10 lat stoi... Nieużywana. Wszystko, co było możliwe do zabrania, zabrali.
lokalna ludność lub też nielokalna ludność zabrała. A my idziemy zwiedzić kolejny budynek, bo tutaj już ten zwiedziliśmy. Gdzieś tam dalej jest jeszcze jeden starszy, chyba nawet tak wygląda przynajmniej. Idziemy to zobaczyć. Ej, no ale jakoś tak było tutaj bardziej widoczne, to? Ej, no gdzie, no? Już nie wiesz, u góry. A jest ten budynek. A jest. Ale klimaty, ciastki duchowe. Co teraz? Nie, jest pajęczyna. Nie mogłem przejść. Ale nuda. No nie chciałbym, żeby tam mi kamera spadła. Co? Plum. Kamera. Plum. To już się ma. Tu nie, ale tu zobacz. No dobra, ale jak tam wejść, nie? W no, razie W. Nie, 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 wejdź. Wystające pręty. Ale ciekawe, dlaczego to jest. Tak, są pręty. Coś tu było. I zbiorę jakiś basen do czegoś. Tak. Krzysiek tu. Ej, to jest ten zbiornik? Tak. Tam będzie widać lepiej, ale się... Ej. Tam, to jeszcze. Energii nam się przyda, nie? Tak! Kolega dobry. A ja bym... Zimno mi się robi, kurwa, bo nie pedałuję, a jadę. Co to? Błysło się? No. Patrz! Ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy. Ciemność, widzę ciemność.
5 dych. Co? 50. No ja miałem 47. Teraz z głowem, nie? Zaś pod górkę. Wynik 35,5 km. Całkiem przyzwoicie. Co nie, piesku? Co nie, Rafał? Tak. Podobała ci się wycieczka? Bardzo. Okej. Bardzo mnie to cieszy. Zachęcamy i polecamy. Mi też się podoba. Tak, tak dzisiejsza wycieczka 35,5 km. Tak. Została zakończona. Bardzo fajna. To było połączenie z wycieczki rowerowej z takim małym urbexem. No. Mały. Ale warto było jechać. Parę fajnych miejsc zwiedziliśmy. Komputer jest włączony. I dlaczego? Nie wiem. Arkan.